Dlaczego on cię okłamuje? Czy żyjesz z notorycznym kłamcą? Dziś zastanowimy się, jaką rolę odgrywa kłamstwo w naszym życiu i w naszych relacjach. Zastanowimy się, dlaczego ludzie kłamią, dlaczego oszukują nas te najbliższe osoby, ktoś, komu powinniśmy zaufać, kto powinien stwarzać w tej relacji poczucie bezpieczeństwa. Dlaczego takie osoby nas oszukują? Dlaczego te kłamstwa tak często pojawiają się w naszych relacjach? I zastanów się przez chwilę. Co zrobiłaś w sytuacji, kiedy pierwszy raz odkryłaś jego kłamstwo? Czy to nie było właśnie tak, że w momencie, kiedy odkryłaś ten pierwszy raz jego kłamstwo, to wydawało ci się, że to nie jest nic takiego, że nie ma co robić z tego większego problemu, że każdemu może się zdarzyć? Tak sobie powtarzałaś, tak sobie mówiłaś, że to przecież nic wielkiego, że takie kłamstwo do niczego jeszcze nie będzie prowadzić, że to jeszcze nic nie oznacza. I kilka wcześniejszych kłamstw mogłaś nawet przegapić, albo mogłaś nie chcieć ich zauważyć, mogłaś udawać, że wszystko jest w porządku. Jednak pewne kłamstwa zaczęły pojawiać się coraz częściej i zdałaś sobie sprawę, że nie możesz już tego ignorować, że te kłamstwa po prostu niszczą ten wasz związek, że niszczą wasze wspólne życie, a ty po prostu nie możesz odwracać już od tego wzroku. I po pewnym czasie dociera do ciebie, po prostu do ciebie dociera, że żyjesz z kłamcą, żyjesz z osobą, której absolutnie nie możesz już zaufać. Straciłaś do tej osoby zaufanie, ponieważ zauważyłaś kłamstwa tej osoby w wielu różnych obszarach. Zaczęło się od jakichś małych kłamstw, a potem ta osoba przekraczała coraz bardziej te granice i w pewnym momencie nie wiesz już, czy ta osoba cię oszukuje, czy ta osoba mówi prawdę. Po prostu wszystko zlewa się w jedną całość i ty nie potrafisz w żaden sposób tej osobie zaufać. Problem jednak w tym, że on, ten twój partner, zupełnie do tych kłamstw się nie przyznaje. Nawet jak złapałabyś go za rękę, to on by powiedział, że to nie jest jego ręka, bo taka jest jego natura. Natura notorycznego kłamcy, który nie będzie akceptował tego, że przyłapałaś go na kłamstwie. Ten notoryczny kłamca będzie się wypierał, będzie ci wręcz wmawiał, że coś sobie ubzdurałaś, że przesadzasz, że przecież nic takiego nie robi. I właśnie dlatego nagrywam ten dzisiejszy materiał, w którym będziemy się zastanawiać, dlaczego ludzie oszukują siebie nawzajem w związkach. Zastanowimy się również, jak może wpłynąć na ciebie takie ciągłe ignorowanie kłamstwa w partnera i do czego prowadzi taka sytuacja, że ciągle próbujesz odwrócić wzrok, udawać, że wszystko jest w porządku, że nie chcesz dostrzec tych małych kłamstw, które są pierwszą oznaką tego, że dzieją się naprawdę poważne problemy w twojej relacji, że odwracasz wzrok, ignorujesz, aż w końcu do ciebie dochodzi, że ten partner oszukuje cię na każdym kroku, a ty już absolutnie nie masz do niego zaufania. I tu w tym miejscu chciałem cię poprosić o to, że jeżeli jesteś na to gotowa, to podziel się swoją historią. Historią związaną z kłamstwem w twojej relacji i jak to kłamstwo w twoim związku wpłynęło na tą waszą relację. Czy przez takie kłamstwo wasza relacja się popsuła, rozpadła? Czy przez kłamstwo masz problemy teraz z tym, że nie potrafisz zaufać już innym osobom, nie potrafisz zaufać kolejnemu mężczyźnie, nie potrafisz wejść w kolejny związek? Ja wiem, że to jest trudny temat i trudno o tym pisać, jednak po komentarzach w filmie na temat manipulacji narcyza, manipulacji za pomocą prezentu i wykorzystaniu tego prezentu na twoją niekorzyść, widziałem wyraźnie, że chcecie się dzielić takimi historiami. Dlatego jeżeli macie w sobie otwartość, żeby opowiedzieć o tym, jak takie kłamstwo wpłynęło na waszą relację, to bardzo was zachęcam do takich komentarzy, ponieważ z tych historii bardzo dużo inne osoby czerpią, uczą się i zaczynają dostrzegać pewne problemy, które pojawiają się w ich związku, natomiast jeszcze nie wydawało im się, że to jest taki dokładny problem. A opisując własne historie, pokazujecie, do czego takie ignorowanie problemu może ostatecznie prowadzić. A więc przejdźmy do dzisiejszego materiału i zastanówmy się, czy życie pod jednym dachem z osobą, do której nie masz absolutnie zaufania, która cię notorycznie kłamie, oszukuje, która żyje wręcz tym kłamstwem, czy życie pod jednym dachem z taką osobą jest możliwe, czy ostatecznie ta wasza relacja i tak w końcu się rozpadnie? Tak jak już wielokrotnie mówiłem, poczucie bezpieczeństwa, zaufanie to takie dwa główne filary dobrego związku. Natomiast kiedy pojawia się kłamstwo w związku, te oba filary się walą. Po prostu nie można żyć z osobą właśnie w poczuciu zaufania, która cię notorycznie oszukuje. Nie można mieć bezpieczeństwa właśnie w relacji z osobą, która cię oszukuje, ponieważ nigdy nie wiesz, jak bardzo ta osoba przekroczy kolejną granicę i do czego ta osoba się posunie. A więc w momencie, kiedy pojawia się kłamstwo w relacji, walą się te dwa podstawowe fundamenty związku, czyli poczucie bezpieczeństwa i zaufanie. Bo zaufanie można stracić nawet w momencie, kiedy pojawiają się w waszej relacji takie małe kłamstwa w drobnych sprawach, jednak one pojawiają się coraz częściej. I ty masz świadomość, że te drobne kłamstwa, do których tutaj dopuszczasz, które próbujesz ignorować, doprowadzą w końcu do tego, że twój partner w dużo poważniejszych kwestiach będzie cię oszukiwał. I kiedy odkryjesz takie kłamstwo, czy mniejsze, czy większe, mogą się w tobie pojawić różne emocje. I jakie emocje możesz odczuwać w momencie, kiedy zauważysz takie kłamstwo? Może być to na przykład żal. I żal może być do samej siebie, czyli jak mogłam mu zaufać, jak mogłam do tego dopuścić. Czyli jesteś zła sama na siebie, odczuwasz żal tutaj do samej siebie, że pojawiło się to kłamstwo, które odkryłaś. Możesz oczywiście mieć też żal do swojego partnera. Dlaczego on mi to robi? Dlaczego rani mnie w taki sposób? Dlaczego nie dostrzega, że to jego kłamstwo tak wpływa na mnie i na naszą relację? A więc możemy odczuwać żal. Możemy oczywiście odczuwać złość, no bo jeżeli odkrywamy, że ktoś nas oszukuje, albo co gorsza, odkrywamy, że ktoś nas oszukuje notorycznie i to jest już któryś raz i my za któryś razem dopiero tą osobę przyłapujemy, to pojawia się ta złość. Bo na przykład możesz sobie tak powiedzieć, że nigdy nie pozwalałaś sobie na to, żeby ktoś cię oszukiwał, że ty brzydzisz się kłamstwem, a jednocześnie żyłaś w relacji z kimś i nadal jesteś w tej relacji z kimś, kto cię notorycznie oszukuje, a więc pojawia się złość i na tą osobę, i na siebie. Może pojawić się również bezsilność, no bo bezsilność pojawi się na pewno w sytuacji, kiedy ty przyłapujesz tego twojego notorycznego kłamcę, wręcz za rękę go łapiesz, a on mówi, że nic się nie dzieje i nie chce się przyznać do tych kłamstw, nie chce powiedzieć ci prawdy, nie chce zaakceptować tego, że ty już wszystko wiesz. I wtedy pojawia się bezsilność. Może pojawić się również rozczarowanie. Rozczarowanie tą osobą, ponieważ widzisz, jak ona zrzuca maskę i zaczynasz dostrzegać, że ta osoba jest zupełnie kimś innym, niż ci się wydawało. I pojawia się rozczarowanie, że związałaś się z osobą, że zaufałaś osobie, że zbliżyłaś się do osoby, o której myślałaś, że jest zupełnie inna. Natomiast teraz, kiedy ona zrzuciła maskę, widzisz wyraźnie, jaka jest to osoba. Że jest to kłamca, że jest to osoba, której nie zaufasz i że jest to osoba, z którą nie będziesz żyła w poczuciu bezpieczeństwa. I bardzo trudno jest w momencie, kiedy pojawi się to rozczarowanie, zacząć budować jeszcze raz ten związek i przepracować jakoś te wszystkie kłamstwa. I warto to zapamiętać, że kiedy pojawia się kłamstwo w związku, traci się poczucie bezpieczeństwa i pojawiają się również takie głębokie rany emocjonalne, które naprawdę trudno się goją i trudno to przepracować, trudno iść dalej w takim związku, kiedy widzimy wyraźnie, że te kłamstwa są coraz częstsze. Bo kłamcy naprawdę trudno zaufać ponownie, nawet jeżeli wy dajecie sobie taką kolejną szansę, to jednak gdzieś z tyłu głowy coś ci takiego chodzi i podpowiada, że tej osobie już nie zaufasz. I tu może pojawić się pytanie, dlaczego ludzie oszukują się w związkach? I mamy kilka powodów do kłamstw. I pierwszy powód to jest kłamstwo jako forma manipulacji, czyli on, ten twój partner, ma do osiągnięcia pewne swoje cele, i dzięki tutaj temu kłamstwu szybciej osiąga te cele. I w takim związku nie ma równowagi. W takim związku są tylko jego potrzeby, jego plany, jego zachcianki i wszystko w tym związku jest skupione tylko na nim. I dlatego on daje sobie takie przyzwolenie na to, żeby kłamać, żeby ciebie oszukiwać, tylko po to, żeby osiągnąć te swoje cele, ponieważ on nie traktuje cię tu jako równej partnerki w tym życiu, tylko on ten związek traktuje jako jakiś swój środek do swojego celu, ale to jest tylko jego cel. I w takiej relacji taki partner jest skupiony tylko i wyłącznie na swoim ja, czyli robię to dla siebie i zupełnie go nie interesuje takie pojęcie my. Jak to jego kłamstwo wpływa na waszą relację, jak to ciebie rani. taka osoba jest bardzo samolubna, a więc kłamstwo jako forma manipulacji to jest ten punkt pierwszy. Kolejny punkt to jest kłamstwo, to jest coś dla niego zupełnie normalnego i jest to związane z takimi wzorcami wyniesionymi z domu. No bo zobacz, jeżeli w jego domu rodzinnym kłamstwo było czymś normalnym, to on nauczył się, że tak po prostu ludzie funkcjonują. On wręcz zakłada, że wszystkie inne osoby również kłamią. I on również zakłada, że ty też kłamiesz. I dlatego on daje sobie samemu przyzwolenie, no że jeżeli wszyscy kłamią, no to ja też mogę oszukiwać tutaj innych. I taka osoba, która ma taki schemat wyniesiony z domu albo z poprzednich relacji, że wszyscy oszukują i ja też mogę oszukiwać, to nawet często nie zdaje sobie sprawy, że inne osoby funkcjonują w inny sposób, że dla nich kłamstwo jest czymś złym, że dla nich kłamstwo jest czymś, czego one nie akceptują w związku. Dlatego warto przyjrzeć się temu, jak ta osoba funkcjonowała w swoim domu rodzinnym, jakie ma historie rodzinne, jaki ma bagaż doświadczeń. Czy nie jest tak, że oszukuje ciebie, ponieważ dla tej osoby jest to coś zupełnie normalnego. Taki jest jej schemat działania i to też warto wiedzieć, ponieważ taka osoba nawet może nie mieć świadomości, że rani cię tymi wszystkimi swoimi kłamstwami w tak mocny sposób. Tu warto też podkreślić i wiedzieć, że są ludzie, którzy po prostu lubią kłamać. To są nałogowi kłamcy, tacy notoryczni kłamcy. Bo zobacz, jeżeli wejdziesz w relację z narcyzem, z osobą toksyczną, z osobą, która ma wiele masek, pod którymi się ukrywa, no to taka osoba bardzo często wykorzystuje kłamstwo jako formę manipulacji i taka osoba kłamie często z wygody, z przyzwyczajenia, z chęci ukrycia siebie samego za tymi wszystkimi kłamstwami. Na przykład kłamstwa mają ukryć wszelkie słabości tej osoby. Narcyz nigdy nie pokaże ci swoich słabości, dlatego wszystkie te słabości będzie przykrywał tutaj tymi wszystkimi kłamstwami. Taka osoba notorycznie kłamiąca, oszukująca innych, osoba, dla których kłamstwo to jest zupełnie coś normalnego, może też wierzyć we własne kłamstwa. Bo taki narcyz, który uważa siebie za kogoś wyjątkowego, specjalnego, kogoś, kto wymaga od innych specjalnego traktowania i kto na takie specjalne traktowanie zasługuje, to jest ktoś, kto naprawdę wierzy w te swoje kłamstwa, kto żyje właśnie w taki sposób i próbuje przekonać innych, że to jest prawda. Kolejny rodzaj kłamstwa to kłamstwo z wygody, czyli osoba oszukuje partnera, partnerkę tylko dlatego, że chce uniknąć jakiejś trudnej rozmowy, chce uniknąć jakichś trudnych emocji. I ludzie oszukują się właśnie dlatego, że dla nich jest to wygodne. Bo jeżeli udało mi się dzięki kłamstwie, dzięki temu, że cię oszukałem, uniknąć jakiejś trudnej rozmowy, uniknąć kłótni, to zaczynam robić to coraz częściej. I właśnie dlatego nie można sobie pozwolić na to, że przymykamy oczy w momencie, kiedy widzimy wyraźne kłamstwo partnera, ponieważ to zachęca tą drugą osobę do tego, żeby to kłamstwo pojawiało się coraz częściej, bo ono jest po prostu wygodne. I takie kłamstwo z wygody związane jest z tym, że oszukujemy sami siebie oraz inne osoby, ponieważ jeżeli zobaczylibyśmy, w jakiej jesteśmy naprawdę sytuacji, jeżeli nie okłamywalibyśmy siebie i innych, no to coś musielibyśmy z tym zrobić. Musielibyśmy podjąć jakąś reakcję. A dzięki temu, że kłamiemy, możemy sobie wieść swoje spokojne życie, możemy tutaj się za bardzo nie wychylać i możemy nie mierzyć się z tym, co jest naprawdę trudne. I jeszcze jeden rodzaj kłamstwa to jest kłamstwo w celu ochrony bliskich osób, tak zwane białe kłamstwo. Bo właśnie dla wielu osób może się wydawać, że kłamstwo będzie lepszym rozwiązaniem niż powiedzenie prawdy. Możemy być wręcz przekonani, że chronimy bliskie osoby przed bólem, przed rozczarowaniem, przed trudnymi emocjami i że bierzemy to na siebie i dlatego te osoby okłamujemy. Możemy być też przekonani, że pewne sprawy dotyczą tylko i wyłącznie nas, że partner nie musi o tym wiedzieć. A więc robimy sobie tutaj taki temat tabu, o którym nie mówimy i to jest dla nas coś, na temat tego możemy kłamać, dajemy sobie takie przyzwolenie i robimy to trochę z takiej troski o partnera, jednak to tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o tą naszą samolubność, o to, że nie chcemy podzielić się czymś z partnerem i że dla nas jest tak łatwiej. I warto wiedzieć, że kłamstwo wynika bardzo często z takiej niedojrzałości emocjonalnej. Osoby, które kłamią, bardzo często chcą mieć ciastko i zjeść ciastko. Czyli przykładowo, taki partner jest w związku dla swojej wygody, realizuje tam swoje różne potrzeby w tym związku i jest mu po prostu dobrze w tym związku, ale jednocześnie nie potrafi zrezygnować z romansów i z portali randkowych. I dla takiego mężczyzny jest to zupełnie coś normalnego, bo on spełnia swoje dwie potrzeby. Jest w związku, a jednocześnie romansuje, nawiązuje kontakty, flirtuje z innymi kobietami i dla niego to jest wszystko ok. Natomiast nie patrzy na to, że jego zachowanie i to, że realizuje swoje dwie skrajnie różne potrzeby, powoduje to, że inne osoby mogą cierpieć. I to właśnie świadczy o takiej niedojrzałości emocjonalnej, że ktoś stawia swoje potrzeby ponad potrzeby wszystkich osób i mówi: moje potrzeby są najważniejsze, a twoje rany emocjonalne zupełnie mnie nie interesują. I tu dochodzimy do bardzo ważnego, ale też trudnego tematu. Co zrobić w sytuacji, kiedy ty zauważasz, że partner cię oszukuje? Czy potrafisz otwarcie mu powiedzieć, że odkryłaś jego kłamstwo? Bo niestety konfrontacja bywa dla wielu z nas bardzo trudna. I ta konfrontacja bywa trudna emocjonalnie również dla osób, które odkryją kłamstwo i nie wiedzą, jak powiedzieć o tym kłamstwie drugiej osobie. Nie wiedzą, jak powiedzieć, skonfrontować to, żeby rzeczywiście upewnić się, czy mają rację. I wiele osób odczuwa tak silny lęk przed konfrontacją, że niestety zamiast po odkryciu tego kłamstwa porozmawiać z partnerem, to takie osoby próbują udawać, że nic się nie stało, że tak naprawdę nie było tego kłamstwa, że potrzebują trochę jeszcze więcej informacji, żeby skonfrontować się z tą drugą osobą. I te osoby po prostu odwracają wzrok w najważniejszym momencie, w którym powinny zareagować. I tu możemy się zastanowić, dlaczego boimy się konfrontacji, dlaczego wolimy unikać rozmowy o kłamstwie, dlaczego wolimy unikać tego powiedzenia partnerowi, że przyłapaliśmy go na kłamstwie. Tu możemy mieć kilka takich powodów, dlaczego unikamy tej konfrontacji i wolimy udawać, że nic się nie dzieje. I pierwszy powód może być taki, że przejmujemy się strasznie opinią innych osób, czyli co ludzie powiedzą. Takie osoby mówią coś takiego, że no w mojej rodzinie nigdy nie było rozwodów, a przecież jeżeli ja udowodnię partnerowi, że mnie zdradza, no to koniec końców możemy się rozstać. A ja tego nie chcę do tego doprowadzić, ponieważ będzie mi wstyd przed rodziną, rodzicami, znajomymi, w mojej rodzinie tak się nie robi. No, niektórzy właśnie w taki sposób sobie to tłumaczą. Druga kwestia to jest zależność finansowa, czyli on mnie okłamuje, ten partner mnie okłamuje, ale jednocześnie utrzymuje naszą rodzinę, więc jak mu powiem, że wiem o tych kłamstwach, to czy będzie tak dalej, czy dalej będzie utrzymywał naszą rodzinę, czy będzie to wymagało jakiejś ogromnej zmiany, to też jest duży lęk. Kolejna rzecz, strach przed reakcją tej drugiej osoby. Co ta druga osoba, co ten partner zrobi w momencie, kiedy my powiemy, że odkryliśmy to kłamstwo. I boimy się po prostu tutaj agresji fizycznej, agresji psychicznej i to niestety są trudne tematy. Jeżeli mamy takiego partnera ze skłonnościami do takich agresywnych zachowań, to może ta konfrontacja być dla nas bardzo niebezpieczna i dlatego odwlekamy ją w czasie. Kolejna rzecz to jest lęk przed tym, co będę musiał lub musiała zrobić w momencie, kiedy powiem o tym kłamstwie. Że to jest lęk przed tym, że muszę zrobić jakieś działanie. Że jak już powiem o kłamstwie, no to muszą być za tym jakieś kolejne czyny, czyli rozstanie, wyprowadzka, ustalenie konkretnych granic, a my się boimy tych wszystkich konsekwencji, że coś będzie trzeba wtedy zrobić, kiedy uświadomię tej drugiej osobie, że wiem o jej kłamstwach. No bo jeżeli powiem tej drugiej osobie, że wiem o jej kłamstwach, ale nic nie zrobię, to jest trochę tak, jakbym dawał kolejne przyzwolenie tej osobie na to, żeby dalej mnie oszukiwała. Jeszcze jest jeden bardzo ciekawy lęk związany z tym, że unikamy tej konfrontacji, ponieważ boimy się tego, że jeżeli skonfrontujemy się z drugą osobą, a ona nam udowodni, że my się myliliśmy, że to nie było kłamstwo, że tak naprawdę nam się wydawało, to boimy się właśnie takiej oceny, że oskarżymy kogoś o kłamstwo, natomiast ta osoba udowodni nam, że tak nie było. I tutaj takie osoby mają skłonności do tego, że potrzebują wielu dowodów na to kłamstwo i te dowody zbierają, gromadzą to wszystko, ale te osoby nigdy nie są gotowe na konfrontację, bo tak naprawdę zawsze boją się tego, że partner im udowodni, że to nie było kłamstwo. Ale to bardzo często jest w sytuacji, kiedy my wiemy, z jaką osobą mamy do czynienia, z jakim manipulantem mamy do czynienia, który potrafi zawsze kota ogonem odwrócić i zawsze potrafi tutaj sprawić, że my będziemy wierzyć w jego kłamstwa. I ostatnia rzecz, dlaczego boimy się takiej konfrontacji i wolimy udawać, że nic się nie dzieje w momencie, kiedy zobaczymy to kłamstwo, to jest nasz schemat rodzinny. Bo jeżeli twoja matka, twój ojciec nigdy nie reagowali na to, kiedy byli okłamywani i wszyscy dookoła o tym wiedzieli, a oni po prostu udawali, że nic się nie dzieje, no to może ty również przejęłaś taki schemat i odgrywasz tą rolę swoich rodziców w swoim własnym życiu. I dlatego próbujesz odwracać uwagę, ponieważ widziałaś, jak to było w twoim domu rodzinnym, że tak po prostu się robiło. A więc ten schemat zachowania również jest bardzo częsty w sytuacji, kiedy ktoś odkrywa kłamstwo partnera, a jednocześnie nic z tym nie robi. I tu musimy powiedzieć sobie wyraźnie, że notoryczny kłamca to mężczyzna niedojrzały. On się nie zmieni, ponieważ bardzo trudna byłaby dla niego taka zmiana, bo dla niego kłamstwo jest wygodne. To jest taki mechanizm, którym się on bardzo długo posługuje, więc jeżeli liczysz na to, że w momencie, kiedy przyłapiesz go na tym kłamstwie, na tym, że udowodnisz mu, że cię oszukuje, to on się zmieni, to raczej tak nie będzie. Bo notoryczny kłamca to jest ktoś, kto kłamstwo wykorzystuje w wielu różnych sytuacjach, w wielu różnych kontekstach, nie tylko w związku, ale on po prostu kłamie, oszukuje innych dla swojej własnej wygody. Tu może pojawić się również bardzo ciekawa sytuacja, bo kiedy ty odkryjesz kłamstwo takiego notorycznego oszusta, to on może wręcz spróbować przerzucić na ciebie poczucie winy za to, że cię okłamywał. Czyli jest to taka sytuacja, że on może ci wmawiać: no jeżeli byłabyś lepszą partnerką, to ja bym nie miał kochanki. I pamiętaj, żeby nigdy nie dać sobie tego wmówić, nigdy nie grać w tą jego grę, żeby nie brać od niego tego poczucia winy za to, że ty jesteś odpowiedzialna za jego kłamstwa. Bo to on jest odpowiedzialny za te kłamstwa, to on chciał cię tutaj oszukać, to on chciał mieć tą kochankę i ty w tym momencie nie masz tutaj swojej winy. I nie próbuj przejmować tego poczucia winy, ponieważ on dalej będzie w taki sposób tobą manipulował. Kłamca zawsze zapada się w tych swoich kłamstwach. Tonie w tych kłamstwach jak w bagnie, a więc czym dłużej to robi, tym będzie bardziej skłonny do tego, żeby kolejny raz cię kłamać. Czyli czym więcej tych kłamstw pojawia się w waszej relacji, tym kolejne kłamstwo będzie przychodziło dla niego z dużo większą łatwością. I dlatego warto przerwać tą spiralę tych wszystkich kłamstw już na samym początku, kiedy tylko to zauważysz. Skonfrontować to. Skonfrontować to mimo tych wszystkich lęków, o których tutaj mówiłem. I na koniec takie trzy główne pytania do ciebie. Zastanów się, czy ignorujesz kłamstwa swojego partnera? Czy pozwalasz sobie na to, żeby on po prostu cię oszukiwał, a ty odwracasz wzrok? Czy udajesz, że nic takiego się nie dzieje, kiedy pojawiają się w waszej relacji kłamstwa, kiedy pojawiają się różne niedomówienia? Czy udajesz sama przed sobą, że nic się nie dzieje, że to jest coś normalnego? I na koniec kluczowe pytanie. Czy naprawdę chcesz żyć w takim ciągłym kłamstwie? Czy chcesz żyć w relacji, w którym jesteś ciągle okłamywana? Czy chcesz żyć w relacji, w której nie ma poczucia bezpieczeństwa, nie ma zaufania? A przecież do tego wszystkiego prowadzi kłamstwo. Daj znać w komentarzu, co ty myślisz na temat kłamstwa, na temat oszukiwania siebie nawzajem w związku i czy miałaś styczność z takim mężczyzną, który właśnie te kłamstwa wykorzystywał i robił co chciał w tym związku i cały czas oszukiwał cię i nie miał z tym żadnych najmniejszych problemów.